Chciałbym serdecznie powitać Państwa w czwartym, przedostatnim dniu wirtualnej kampanii informacyjnej Jesień z EU Green Deal Call, która jest organizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Od poniedziałku mają Państwo możliwość zapoznawania się z szeroką ofertą ostatniego konkursu w programie Horyzont 2020 Europejski Zielony Ład z budżetem blisko 1 miliard euro. Dzisiaj naszą prelegentką jest dr Magdalena Głogowska, kierowniczka biura Urban and Bio i koordynatorka obszaru działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce. A tematem spotkania siódmy obszar konkursu EU Green Deal Call – różnorodność biologiczna i usługi ekosystemowe. Czas naprawić nasze nie najlepsze relacje z naturą. Zmiana klimatu, utrata różnorodności biologicznej i szerzenie się niszczącej pandemii wyraźnie pokazują nam, że to już naprawdę ostatnia chwila, aby zacząć działać. Ja nazywam się Tomasz Mróz, w Krajowym Punkcie Kontaktowym pełnię rolę eksperta w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego oraz biogospodarki i poprowadzę dla Państwa dzisiejsze spotkanie. Zatem zachęcam do zadawania pytań, otwieram dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry Pani Doktor. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na naszym czacie związanym z prezentacją tematu siódmego w ramach konkursu Europejski Zielony Ład. Proszę Państwa, dzisiaj temat Restoring Biodiversity and Ecosystems. Temat bardzo obszerny, temat, który jest dużym wyzwaniem, ponieważ celem projektów jest nie tylko odnowa zagrożonych ekosystemów, ale także wykazanie, że tego typu działania są korzystne nie tylko dla środowiska, ale że przynoszą konkretne korzyści ekonomiczne i społeczne dla lokalnych społeczności. Wokół tego tematu dość długo toczyła się debata wewnątrz Komisji Europejskiej dotycząca tego, jakim typem działania powinien być ten temat, czy to powinny być Research and Innovation Actions, ponieważ jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, wiele rzeczy należy zbadać, między innymi na przykład kwestie związane z waloryzacją świadczeń ekosystemów. Czy z drugiej strony powinniśmy postawić na szybkie wdrożenia i zdecydować się na typ działania Innovation Actions. Ostatecznie Komisja podjęła decyzję, że jednak stawiamy na Innovation Actions, dlatego chciałabym zacząć od pewnego sprostowania. W mojej prezentacji wkradł się błąd. Pozostał jeszcze slajd, gdzie informujemy o tym, że będzie to Research and Innovation Actions. Właśnie w tej chwili intensywnie pracujemy nad tym, żeby tą informację sprostować i jak najszybciej poprawić film. Ja ze swojej strony koryguję już teraz, proszę Państwa, będzie to typ Innovation Actions, czyli w pierwszej kolejności stawiamy na szybkie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Dokonawszy tej niezbędnej korekty, oddaję się do Państwa dyspozycji w kwestii pytań, ewentualnej dyskusji też związanej z Państwa pomysłami na projekty. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo za to wprowadzenie. Tutaj już Pani Doktor odpowiedziała na jedno z pierwszych pytań, które się pojawiło. Pewnie nieświadomie, ale jedno z pytań właśnie brzmiało, jaki charakter powinien mieć omawiany projekt badawczy, czy raczej wdrożeniowy. Zatem, jak rozumiemy, tym razem są to wdrożenia. Tak, zdecydowanie tym razem są to wdrożenia i Komisja Europejska oczekuje wdrożeń, które przyniosą bardzo szybkie rezultaty. Pierwsze rezultaty owych wdrożeń, owej odnowy ekosystemów mają być widoczne już w 2024 roku. Więc tutaj jakby nie mamy czasu do stracenia. Dziękujemy bardzo. Następne pytanie dotyczy liczby projektów. Ile projektów zostanie sfinansowanych w ramach tego tematu? Proszę Państwa, Komisja Europejska na cały konkurs dla tego tematu przeznaczyła 80 milionów euro. Uznała również, że aby dobrze zrealizować taki projekt i w pełni odpowiedzieć na jego wyzwania, należy poświęcić pomiędzy 16 a 25 milionów euro. Zatem spodziewamy się finansowania co najmniej 4 projektów. Dziękujemy. Następne pytanie dotyczy
składu, a w zasadzie budżetu w pewnym sensie, w opisie tematu znajduje się zapis wskazujący na konieczność zaangażowania dodatkowych funduszy i wkładu in-kind. Jak należy go rozumieć? O jakie dodatkowe fundusze lub wkłady in-kind chodzi? Szanowni Państwo, Komisja Europejska kolejny raz zwraca nam uwagę na możliwość i konieczność stworzenia synergii z innymi programami, czy to innymi programami Komisji Europejskiej, jak na przykład program LIFE, czy też programami i funduszami na poziomie krajowym, czy wręcz regionalnym. Możliwe jest tutaj także uruchomienie partnerstw publiczno-prywatnych. To tyle, jeżeli chodzi o dodatkowe wkłady finansowe. Jeżeli chodzi o wkłady in-kind może to być po prostu praca i zaangażowanie poszczególnych podmiotów realizujących projekty, ale też zwracam Państwa uwagę, że w tym temacie nie ma możliwości zakupu gruntów, to znaczy Komisja nie finansuje tutaj zakupu gruntów. Być może więc takim wkładem in-kind mogłyby być grunty, na których będzie realizowana odnowa ekosystemu. Następne pytanie dotyczy możliwości współpracy z Panią, czy tutaj szerzej z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. Jedna z naszych uczestniczek pyta, czy w związku z tym, że składanie wniosków jest jednoetapowe, czy istnieje możliwość skonsultowania z Państwem koncepcji wniosku? Tak, oczywiście, jak najbardziej tak. Od tego jesteśmy, żeby Państwa wspierać w procesie przygotowywania wniosków, szczególnie kiedy mamy tutaj do czynienia właśnie z konkursem jednoetapowym, czyli kiedy mamy jednorazową możliwość wykazania się jak najlepszym projektem. Tym bardziej, że trzeba złożyć, proszę Państwa, od razu już cały, gotowy projekt, więc tu jak najbardziej Państwa wspieramy, zachęcamy do konsultacji z nami zarówno na etapie koncepcji projektowej, jak również oferujemy możliwość przejrzenia Państwa wniosku, wówczas dajemy swoje mniej lub bardziej szczegółowe uwagi i istnieje opcja, że po wprowadzeniu tych uwag Państwo konsultują się z nami ponownie. Także możliwości współpracy z nami jest tutaj bardzo wiele. Następne pytanie. Czy w ramach projektu można opracowywać nowe nature-based solution, czy jedynie umiejętnie wdrażać już istniejące, komplementarne do zaproponowanego przez konsorcjum rozwiązania? Ponieważ to jest typ działania Innovation Actions i Komisja Europejska oczekuje bardzo szybkich rezultatów, to tutaj nie za bardzo mamy czas i możliwości, aby opracowywać nowe rozwiązania. I Komisja wręcz w opisie tego tematu zwraca uwagę, że oczekuje wdrożeń rozwiązań wypracowanych, czy to w ramach innych projektów w Horyzoncie 2020, czy to w ramach programu LIFE. Skupmy się zatem na przeskalowaniu i dostosowywaniu istniejących już rozwiązań, na wdrażaniu ich w większej skali, na wdrażaniu ich w innych warunkach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Skoro wiemy już co, pojawia się cykl pytań dotyczących jak albo gdzie. Jedna z naszych uczestniczek dopytuje, jak postrzegana jest obecność we wniosku krajów trzecich, takich spoza Unii Europejskiej i nie będących partnerami Horyzontu 2020, jak na przykład Norwegia. Kraje te oczywiście są dopuszczone do udziału w konkursie, nie ma wykluczeń. To wszystko zależy od tego, jaka byłaby rola partnera norweskiego. Czy partner norweski tutaj dysponuje jakimś innowacyjnym rozwiązaniem, które my chcemy wdrożyć u siebie i tutaj stąd jego obecność, czy odwrotnie, czy partner ten będzie testował u siebie te rozwiązania. Jeżeli wykażemy, że obecność tego partnera wnosi wartość odpowiednią, merytoryczną do tego projektu i uzasadnimy jego obecność, oczywiście jak najbardziej tak. Kontynuujemy temat lokalizacji. Czy ekosystem i lub ekosystemy, które będą przedmiotem projektu, muszą znajdować się na terenie Unii Europejskiej?
Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że w tekście konkursu, do którego polecam nieustannie się odwoływać i tam poszukiwać odpowiedzi i rozwiązań, Komisja Europejska zwraca uwagę, że przede wszystkim odnową ekosystemów i wdrożeniami rekomenduje objąć sieć obszarów Natura 2000, czyli czy to obszary siedliskowe, czy to obszary ptasie, i tutaj zwraca uwagę na zapewnienie takiej integralności obszarów chronionych i ekosystemów w ramach Unii Europejskiej. Można zatem uznać, że powinniśmy się skupić na obszarach chronionych wchodzących w skład sieci Natura 2000. I jeszcze jedno pytanie. Zgodnie z opisem tematu, demonstracje rozwiązań mogą być rozmieszczone na poziomie regionalnym, krajowym i transgranicznym, koncentrując się na zdegradowanych ekosystemach lądowych, słodkowodnych, przybrzeżnych lub morskich. Czy projekty muszą realizować swoje działania na wszystkich poziomach geograficznych równolegle, czy mogą skupić się na jednym wybranym? Oraz analogiczne pytanie dotyczące ekosystemów, czy można skupić się na jednym, na przykład lądowym, czy projekt powinien uwzględniać kilka ekosystemów? Już odpowiadam na to pytanie. Komisja Europejska oczekuje tutaj wdrożeń w dużej skali. I dlatego tak naprawdę wszystko zależy od ekosystemu, nad którym chcemy się pochylić i od lokalizacji konkretnego miejsca. Jeżeli to jest ekosystem, który rozciąga się transgranicznie, bardzo dobrze, zróbmy to w taki sposób. Jeżeli on jest zamknięty w ramach jednego regionu, zróbmy to w ramach tego regionu. Jeżeli jest to transregionalny, oczywiście jak najbardziej również. I tutaj zwracam uwagę, że wciąż obowiązuje nas ta zasada horyzontu 2020, minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów. W związku z czym, jeżeli nawet skupimy się na dużym wdrożeniu w jednym miejscu, to jesteśmy zobowiązani do przygotowania planu replikacji, i w tym planie replikacji, który jest bardzo konkretny, opisujemy już, w jaki sposób to rozwiązanie może być wdrażane w innych miejscach. Przy czym Komisja Europejska zastrzega, że to powinno być opracowywane już przy udziale społeczności lokalnych, które w przyszłości będą to wdrażać. W związku z czym można tutaj sobie wyobrazić, że mamy tutaj sytuację znaną również z projektów, które były już realizowane w przeszłości, gdzie było zastosowane takie podejście liderów i followers, czyli frontrunners i followers, czyli frontrunners to są ci, którzy wdrażają swoje rozwiązanie, ale jednocześnie też w poszczególnych krajach są followers, którzy przygotowują się do replikacji, czyli opracowują sobie oddolnie ze społecznością lokalną, z odpowiednimi służbami plan wdrożenia. I to jest jedna rzecz, to jeżeli chodzi o skalę, czy region, czy transregion, czy transgranicznie. I druga część tego pytania dotyczyła, na jakich ekosystemach powinniśmy się skupić. Proszę Państwa, tak, powinniśmy sobie wybrać, ponieważ Komisja Europejska wyraźnie pisze, że zostaną sfinansowane co najmniej 2 projekty dotyczące ekosystemów lądowych, w tym wód śródlądowych, i 2 projekty związane z odnową ekosystemów morskich i przybrzeżnych. Zatem nie miksujmy śródlądowych z morskimi, raczej skupmy się albo to, ponieważ Komisja tutaj chce sfinansować po 2 z każdego typu. Następne pytanie. Jeden z naszych słuchaczy, uczestników, pisze, że jednym z wymagań jest wykorzystanie rozwiązań i poszukiwanie komplementarności z projektami sfinansowanymi w ramach programu LIFE. Jak to zrobić? Czy istnieje baza danych, która umożliwia przejrzenie tych projektów i ich selekcję pod kątem własnego pomysłu? Tak, proszę Państwa, istnieje baza danych projektów LIFE.
Ona jest prowadzona przez Komisję Europejską na stronie programu LIFE. Można wyszukać LIFE Project Database. I ta baza jest zrobiona w sposób bardzo przyjazny, ponieważ możemy wyszukiwać zarówno po latach wdrożenia, po słowach kluczowych, po tematyce i jest ona też rozbudowana, w sensie nie tylko wyszukuje nam różnorodność biologiczną, ale w ramach ochrony różnorodności biologicznej mamy także poszczególne zagadnienia, także dosyć precyzyjnie jesteśmy w stanie tę bazę przeszukać. Dziękujemy bardzo za tę cenną informację i chwilowo wracamy do aspektów technicznych. Jako organizacja, pisze jedna z uczestniczek, nie mamy doświadczenia w aplikowaniu do programu Horyzont 2020. Stąd pytanie organizacyjne. Co oznacza z praktycznego punktu widzenia typ działania Innovation Action? Czy są ograniczenia w postaci języka, w jakim składa się wniosek o dofinansowanie lub towarzyszących mu dokumentów? Gdzie znajdziemy odnośnik dla doprecyzowania tych informacji? Zacznę od odpowiedzi na ostatnie z tych zagadnień. Wszystkie informacje związane z programem Horyzont 2020, z konkursem Europejski Zielony Ład i szczegółowe informacje dotyczące tematów konkursowych znajdą Państwo na Funding and Tender Opportunities Portal. Link do tej platformy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Ewentualnie, czy mogę poprosić moderatora o przeklejenie go do czatu? To wówczas znaleźliby Państwo to od razu. To po pierwsze. I tam są wszystkie szczegółowe informacje. Co to znaczy Innovation Actions? Proszę Państwa, to znaczy, że to jest temat ściśle wdrożeniowy, czyli wdrażamy innowacje. Inne rozwiązania wypracowane najchętniej w poprzednich projektach w Horyzoncie 2020 lub jeszcze wcześniejszych programach ramowych lub w ramach programu LIFE. I chyba jeszcze było jedno zagadnienie w ramach tego pytania. Rzeczywiście było pytanie dotyczące języka. Tak. Czy są ograniczenia w postaci języka, w jakim składa się wniosek o dofinansowanie? Wnioski o dofinansowanie składamy w języku angielskim. Dziękuję bardzo. I byliśmy na początku, teraz przenosimy się niejako na koniec wniosku, a może nie dosłownie, ale czasowo. Dwa podobne pytania dotyczące czasu trwania. Na jak długo powinien zostać zaplanowany projekt. Tutaj Komisja Europejska oczekuje, że pierwsze widoczne rezultaty, jak pani doktor powiedziała, zostaną zaprezentowane do 2024 roku. Jeżeli nabór wniosków przypada na koniec stycznia, dochodzi jeszcze czas związany z ocenianiem i z procedurą podpisywania umów grantowych, to ile tak naprawdę powinny trwać projekty, żeby spełnić to kryterium 2024? Proszę Państwa, biorąc pod uwagę skalę tych projektów, a jednocześnie to oczekiwanie Komisji, sugerowałabym, aby czas trwania tych projektów to były 3-4 lata. W tym czwartym, ostatnim roku, kiedy mamy już rezultaty, zajmijmy się ich upowszechnianiem, doskonaleniem tych planów replikowalności i tak dalej. Niemniej jednak tak proponuję 3-4 lata. To wydaje się dosyć optymalne. Czas. Dziękujemy i przechodzimy do następnego pytania. Czy istnieje optymalna liczba krajów partnerskich w projekcie? Czy jest coś takiego jak minimalna liczba partnerów lub liczba, która może być postrzegana jako zbyt duża? Minimalna liczba partnerów to oczywiście 3 partnerów z 3 różnych krajów. Niemniej jednak tego typu konsorcja zdarzają się niezmiernie rzadko, prawie nigdy. Biorąc pod uwagę skalę wyzwań w tym temacie, to szykują się duże konsorcja. Proszę zwrócić uwagę, że w jednym kraju mamy wdrożenie, które powinno obejmować jak gdyby cały łańcuch wartości, czyli nie tylko organizacje i instytucje zaangażowane w
samo odtworzenie ekosystemu, ale także tutaj oczekuje się zaangażowania społeczności lokalnych, stworzenie rekomendacji i możliwości dla rozwoju przedsiębiorstw, gdyby wokół tej odnowy. Musimy wykazać, że ta odnowa ekosystemu przynosi konkretne korzyści społeczne i ekonomiczne, że w taki sposób przygotuje zarówno ten ekosystem, jak i społeczność lokalną na negatywne skutki zmian klimatu, że kiedy one nadejdą, to będzie większa gotowość i odporność nie tylko ekosystemu, ale także systemu społeczno-gospodarczego i to w jednym kraju, a jednocześnie mamy te plany replikowalności do przygotowania i to w innych krajach. Jeżeli robimy transfer tego innowacyjnego wdrożenia z jednego kraju do drugiego, to również wymaga zaangażowania odpowiednich partnerów. Wydaje mi się, że tego typu konsorcjum przy takim projekcie tych partnerów może być kilkunastu. Wydaje mi się, że około 20 partnerów to już jest dosyć trudne konsorcjum w zarządzaniu, ale zdarzają się takie konsorcje. Zdarzają się konsorcje, gdzie partnerów jest 20 paru. Zatem zacznijmy komponowanie naszego konsorcjum od stworzenia takiego fundamentu projektu, czyli od wyznaczenia sobie celu, znalezienia miejsca, w którym będziemy wdrażać to nasze innowacyjne rozwiązanie, od stworzenia zadań w projekcie do zadań. Przyporządkujmy sobie poszczególnych partnerów i wtedy zobaczmy, ilu ich jest i zróbmy taką weryfikację, czy nakładają nam się może gdzieś kompetencje, czy może kogoś nam brakuje. Tutaj zwracam Państwa uwagę też, że w ramach tych projektów oczekiwana jest też taka trochę zmiana społeczna, czyli zmiana nastawienia. Oczekuje się, że społeczności lokalne będą inaczej patrzeć na inwestycje w naturę, inwestycje w przyrodę. Mają widzieć w tym także swoją własną korzyść, korzyści wymierne dla lokalnej społeczności, więc tutaj spodziewamy się także udziału przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Więc pamiętajmy o przyporządkowaniu odpowiednich partnerów z odpowiednimi kompetencjami do zadań i potem dopiero policzmy skład naszej drużyny. Dziękujemy za tą cenną informację. Tutaj pani doktor podkreśla, że te projekty, te wdrożenia mają być wielkoskalowe i zapewne stąd też wynika kolejne pytanie. Zakres wyzwania przypisanego do tego tematu jest naprawdę szeroki i oprócz aspektu środowiskowego uwzględnia wiele innych aspektów, w tym społeczno-ekonomiczny. Byłbym wdzięczny, pisze jeden z naszych uczestników, za wyjaśnienie, co w tym kontekście Komisja Europejska rozumie pod terminem upscaling restoration of ecosystem. Upscaling restoration of ecosystems oznacza z jednej strony wdrożenie właśnie w dużej skali, ale jest to zmiana skali nie tylko w takim sensie dosłownym, że obszar ma być duży, ale chodzi o taką głęboką odnowę ekosystemu, która sięga nie tylko tych podstaw środowiskowych, czyli dobrego stanu ekosystemu, ale poprzez poprawę jakości świadczeń ekosystemu wpływa na z jednej strony dobrostan lokalnej społeczności, ale także na poprawę jej warunków i systemu gospodarczego, czyli taka odnowa ekosystemu, która równocześnie stwarza nowe możliwości rozwoju gospodarczego i poprawia odporność systemów społecznych i gospodarczych na negatywne skutki zmian klimatu. I zwracam tutaj Państwa uwagę na taką funkcję ekosystemów, jak funkcje poprawiające bezpieczeństwo, na przykład przeciwpowodziowe czy przed innymi negatywnymi skutkami zmian klimatu. Czyli poprawiamy jakość ekosystemów, pomagamy ekosystemom po to, żeby one potem pomogły
nam. I wracamy tutaj do wprowadzenia. Pan doktor słusznie zauważył, że chodzi tutaj o poprawę naszych wzajemnych relacji z naturą. W czasie swojej prezentacji i teraz w trakcie rozmowy wspominała pani doktor również, powtarza pani doktor również fakt, że usługi ekosystemowe mają odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. I następne pytanie dotyczy właśnie tego, jak właściwie uwzględnić potrzeby społeczności, której dotyczy dany ekosystem. Nie będziemy znali potrzeb lokalnej społeczności, którą obejmuje ekosystem, jeżeli nie włączymy jej w planowanie tego wdrożenia. Tak naprawdę na tym polega clue bardzo wielu tematów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, aby skorzystać z koncepcji kokreacji i współtworzenia. Zatem oczywiście pisząc projekt, już na tym etapie, proszę Państwa, włączamy lokalną społeczność, oczywiście nie w całości, ale poprzez przedstawicieli. Zwróćmy się zatem do organizacji pozarządowych, które działają na tym terenie. Zwróćmy się do władz lokalnych. Sprawdźmy, czy być może na tym terenie były jakieś konflikty, na które również powinniśmy być uwrażliwieni. Sprawdźmy, jakie są potrzeby lokalnej społeczności i planując projekt, postarajmy się je uwzględnić. Sprawdźmy, jakie są zagrożenia dla lokalnej społeczności na danym terenie, ale też sprawdźmy, jakie są szanse i możliwości. Być może na przykład jesteśmy w taki sposób w stanie odnowić dany ekosystem, aby poprawić jego dostępność dla turystów, tak? Przy zachowaniu oczywiście odpowiedniego zabezpieczenia. Być może to spowoduje rozwój lokalnej turystyki, być może ta lokalna turystyka już jakoś tam dobrze funkcjonuje i wystarczy ją bardziej wesprzeć, wypromować. Zwróćmy się zatem, jeżeli chcemy komuś pomóc, lokalnej społeczności, zwróćmy się do nich i sprawdźmy tak naprawdę, w jaki sposób możemy to zrobić. Nie wyważajmy otwartych drzwi. Po prostu odróbmy zadanie na etapie planowania projektu. No dobrze. Rozmawialiśmy już o pewnej synergii i wykorzystaniu wyników projektu programu LIFE. A co z innymi projektami, innymi programami, może programami krajowymi? Czy wniosek może dotyczyć również wdrażania, wykorzystania wyników innych projektów? Na przykład w ramach programu Biostratek. Absolutnie tak. Taka synergia również jest dopuszczalna. Byłoby wspaniale, gdyby innowacja wypracowana w Polsce miała możliwość dzięki projektowi w Horyzoncie zostać wypromowana i implementowana również w innych krajach. Absolutnie. Wszystko zależy od tego, jaka to jest innowacja, ale nie ma przeciwwskazań. Myślę, że dla nas, dla Polski byłoby to bardzo korzystne i ciekawe. I zbliżamy się chyba powoli do końca, a przynajmniej wyczerpaliśmy praktycznie pierwszą pulę pytań. Dlatego zanim zadam ostatnie pytanie, które widzę od Państwa, to zachęcam do skorzystania z obecności pani doktor, naszej ekspertki, która z chęcią odpowie na wszystkie trapiące Państwa wątpliwości. Proszę pisać, proszę pytać, a ja przechodzę do ostatniego przynajmniej pytania dotyczącego poszukiwania partnerów. Gdzie poszukiwać partnerów do projektu i jak to robić? Proszę Państwa, mamy wiele różnych możliwości poszukiwania partnerów. Pierwsza możliwość jest taka, że na samym Funding and Opportunities Portal przy każdym z tematów, który Państwa interesuje, mamy zakładkę Partner Search i tam możemy opublikować nasze ogłoszenie dotyczące poszukiwania partnerów. Czy to poszukujemy partnerów jako koordynator konsorcjum, czy chcemy zaoferować naszą własną ekspertyzę, nasz własny udział jako partner w konsorcjum koordynowanym przez kogoś innego, przygotowujemy taką ofertę i publikujemy
Tak. Oprócz tego mamy także możliwości zapewnione przez jeden z projektów realizowanych w ramach Horyzontu 2020. Jest to projekt sieciowy dla punktów kontaktowych z obszaru klimat i środowisko, NCPS Care. Tam również istnieje możliwość publikowania swoich ogłoszeń, a także przeglądania ogłoszeń innych. Odbyło się również szereg spotkań brokerskich związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Linki do tych spotkań i do tych narzędzi znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. I chociaż te spotkania już się odbyły i spotkania bilateralne w ramach tych wydarzeń już się odbyły, ale na stronach tych wydarzeń w zakładce uczestnicy albo w zakładce marketplace znajdziemy w zakładce uczestnicy znajdziemy informacje o tym, kto wziął udział, jaką instytucję reprezentował, a w zakładce marketplace znajdziemy z kolei również ogłoszenia związane z poszukiwaniem partnerów, czy to przez koordynatora, który szuka partnerów do swojego konsorcjum, czy to ogłoszenia osób, które oferują swoją ekspertyzę. Oczywiście również tak naprawdę nie sposób przecenić kontaktów, które Państwo już mają. Chodzi mi o kontakty, które wypracowali Państwo w ramach już wcześniej realizowanych programów i projektów międzynarodowych, jeżeli mają takie Państwo na swoim koncie. Warto zwrócić się do partnerów z tych projektów, czy planują złożenie wniosku. Być może mogą Państwo się przyłączyć do realizacji tego, pisania tego wniosku, do później do realizacji projektu. Ewentualnie do tych osób mogą się Państwo zwrócić z pytaniem, czy są zainteresowani udziałem w Państwa projekcie. I wreszcie różnego rodzaju konferencje tematyczne, konferencje przyrodnicze. Teraz mamy to oczywiście bardzo utrudnione, nie spotykamy się na żywo, więc trudniej o kuluary, ale tego typu konferencje również są świetną okazją do poszukiwania partnerów. W czasie konferencji Research and Innovation Days organizowanej przez Komisję Europejską, tam nawet w sesjach, które nie były poświęcone poszukiwaniu partnerów, dużą część czatu zajmowały właśnie zapytania, czy ktoś startuje, czy planuje, szukam partnera, proszę o kontakt i tak dalej. Także proszę Państwa, pomimo znacznie utrudnionej sytuacji, która te kontakty sieciowe nam ograniczyła, postarajmy się być aktywni i postarajmy się działać. My ze swojej strony również oferujemy Państwu wsparcie w poszukiwaniu partnerów. Być może za naszym pośrednictwem my możemy kontaktować się z naszymi odpowiednikami tak naprawdę we wszystkich krajach Unii Europejskiej i możemy tego typu zapytania również do nich zgłaszać. Także tutaj, jeżeli mają Państwo jakąś propozycję, prosimy o kontakt. Dziękujemy bardzo. Mając na myśli koniec pierwszej puli pytań, powiedziałem ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że Państwa nie onieśmieliłem. Zachęcam do zadawania pytań. Już się bałem, ale pojawiło się jedno pytanie. Czyli rozumiemy, że typ Innovation Action za obligatoryjne uznaje wdrożenie wyników już wypracowanych rozwiązań na podstawie innych projektów programów, niezależnie od źródeł, w ramach których były realizowane. Tak, bez względu na źródła finansowania, w ramach Innovation Actions wdrażamy innowacyjne rozwiązania. Tutaj chociażby ze względu na to, jak bardzo Komisja oczekuje szybko rezultatów, nie bardzo jest czas na wypracowywanie nowych rozwiązań. Skupmy się zatem na dobrej implementacji gotowych już, ale innowacyjnych rozwiązań. Wspomniała Pani doktor o rozwiązaniach gotowych. Czy muszą to być rozwiązania, które powstały w wyniku projektów, programów, czy mogą to być rozwiązania na przykład opracowane, ale jeszcze czekające na swój, mówiąc kolokwialnie, debiut, czyli jeszcze nigdzie nie publikowane, lub też rozwiązania sfinansowane z funduszy prywatnych, jeżeli coś dotyczy, na przykład pewne rozwiązania dotyczą firm?
tego typu innowacje też oczywiście są możliwe do wdrożenia. Trochę byłabym nieśmiała z wdrażaniem czegoś, co jeszcze nigdzie nie było testowane, nie miało nawet swojego pilotażu, ale myślę, że to już jest kwestia indywidualna. Musiałabym wiedzieć, o jaki typ innowacji chodzi, ponieważ tutaj Komisja Europejska jak gdyby w takim projekcie oczekuje no nie tylko innowacyjnego rozwiązania dedykowanemu odnowie ekosystemu, ale oczekuje także innowacji o charakterze jak gdyby społecznym, ekonomicznym, regulacyjnym, więc musiałabym zobaczyć, dowiedzieć się, o jaką konkretnie innowację chodzi. Ale co do zasady, tak, oczywiście. Zatem zachęcamy do kontaktu z panią doktor. I tym razem rzeczywiście było to ostatnie pytanie. Nie widzę więcej pytań. Zachęcam państwa już po raz też ostatni do skorzystania z okazji. Jeżeli tylko mają państwo jakieś pytanie, wątpliwość, chcieliby państwo coś uszczegółowić lub doprecyzować, to jest to właśnie ta chwila, kiedy jeszcze mogą państwo to pytanie zadać. Dla nieśmiałych pozostaje oczywiście bezpośredni kontakt z panią doktor, a jeżeli nie ma już więcej pytań, a takowych nie widzę, to chciałbym bardzo serdecznie podziękować państwu za wszystkie te zadane i za aktywne uczestnictwo. Dziękujemy również pani doktor za interesujące i wyczerpujące odpowiedzi. Różnorodność biologiczna ma zasadnicze znaczenie dla życia. Natura zapewnia nam żywność, zdrowie i leki, surowce, rekreację i dobre samopoczucie. Zdrowy ekosystem służy jako filtr powietrza i wody, dzięki czemu klimat pozostaje w równowadze, odpady stają się ponownie zasobami, a rośliny uprawne są zapylane i dają żyzne plony. Ze względu na niezrównoważoną działalność człowieka, przyroda ginie na naszych oczach. W ciągu ostatnich 50 lat łączna wielkość populacji dzikich gatunków na świecie zmniejszyła się o 60%. Wyginięciem zagrożonych jest 1 000 000 gatunków, ale utrata różnorodności biologicznej, i o tym należy pamiętać, to nie tylko nieodwracalne straty przyrodnicze. Gospodarka również w znaczącym stopniu korzysta z zasobów przyrody. Blisko połowa światowego produktu krajowego brutto, 40 bilionów euro, zależy od przyrody. Szacuje się, że w latach 1997-2011 gospodarka światowa traciła na usługach ekosystemowych od 3,5 do 18,5 biliona euro rocznie, a na degradacji gleby od 5,5 do 10,5 biliona euro rocznie. Ponadto różnorodność biologiczna stanowi podstawę bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej i na świecie. Dlatego jeżeli nie zaczniemy działać dziś, to kiedy? I z tym pytaniem zostawiam państwa, a wszystkich zainteresowanych przedstawioną ofertą konkursową serdecznie zachęcam i zapraszam do bezpośredniego kontaktu z naszą dzisiejszą prelegentką dr Magdaleną Głogowską. Dziękujemy za uwagę. Życzymy miłego dnia. Bardzo dziękuję i zapraszam już teraz do kontaktów indywidualnych. Z niecierpliwością czekam na Państwa koncepcje projektowe. Dziękuję bardzo. Do widzenia.